W imię Boga Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Drodzy, witam Was bardzo serdecznie tym biblijnym pozdrowieniem 27 lutego w niedzielę. W ostatnią niedzielę przed czasem pasyjnym, w niedzielę Estomichi. I Słowo Boże, które związane jest z tą niedzielą, zapisane jest w psalmie 31, 36 wierszu. Bądź mi skałą obronną. To Boże Słowo z dzisiejszej niedzieli chce nas wspierać, chce budować nasze zaufanie, abyśmy spoglądali na Tego, który jest naszym pokojem, który jest naszym obrońcą, który daje nam pewność, że danego słowa nigdy nie złamie. I Boże Słowo, które chce prowadzić nas jeszcze w tych kilku dniach przed czasem pasyjnym, zapisane jest w Ewangelii Łukasza w 18 rozdziale 31 wierszu. Oto idziemy do Jerozolimy i wszystko, co napisali prorocy, wypełni się nad Synem Człowieczym. Drodzy, przygotowując się do czasu pasyjnego, do tej pielgrzymki razem z Jezusem Chrystusem, musimy zadać sobie wiele pytań. Musimy w tym niewątpliwie ciężkim czasie, który jest przed nami, bo czas pasyjny to czas poświęcony rozmyślaniu nad tym, co Chrystus dla nas zrobił, nad tym, co musiał przejść. I drodzy, w dzisiejszej niedzieli Słowo Boże również jest dla nas pociechą, abyśmy w męce i w śmierci Jezusa Chrystusa mogli odnaleźć dla siebie pokój, nadzieję i miłość. W psalmie 27, 14 wierszu czytamy: miej nadzieję w Panu, bądź mężny i niech serce Twoje będzie niezłomne. Miej nadzieję w Panu. Apostoł Paweł w drugim liście do Koryntian w pierwszym rozdziale 7 wierszu tak pisze. Paweł napisał: nadzieja nasza co do was jest mocna, gdyż wiemy, iż jako w cierpieniach udział macie, tak i w pociesze. Miej nadzieję w Panu. Drodzy, to Boże Słowo dzisiejszego dnia jest dla nas wyznacznikiem naszej egzystencji tutaj na ziemi. Niesie ze sobą wiele pociechy. Niesie ze sobą wiele myśli o tym, z którym razem będziemy pielgrzymować do Jerozolimy. Uczniowie Jezusa Chrystusa mieli nadzieję, że to wszystko, co Jezus powiedział im, co usłyszycie lub usłyszeliście w dzisiejszym kazaniu, nie będzie udziałem Jezusa Chrystusa. Mylili się. Jezus Chrystus wyznaczył sobie cel, aby zbawić każdego człowieka, aby każdy człowiek mógł znaleźć nadzieję w Panu. Aby każdy człowiek mógł dzisiaj powiedzieć: bądź mi skałą obronną. I drodzy, to zawołanie nie jest bezpodstawne. Jezus Chrystus, udając się do Jerozolimy, oddał swoje życie za każdą i każdego z nas, abyśmy mogli mieć pokój z naszym Stwórcą,
abyśmy mogli mieć pokój, którego, jak dobrze dzisiaj widzimy, świat i ludzie dać nam nie mogą. Ale przede wszystkim, abyśmy mogli zrozumieć, że tylko w Nim mamy życie. Że przez Niego możemy wołać do naszego Ojca: bądź mi skałą obronną. I drodzy, dzisiaj również chcemy zawołać w imieniu tych, którzy pogrążeni są w rozpaczy. W imieniu tych, którzy odczuwają lęk, strach, niepewność. Chcemy prosić naszego Boga o to, aby był wsparciem i oparciem dla naszych sióstr i braci na Ukrainie, na całym świecie, tam, gdzie wojna, tam, gdzie nienawiść drugiego człowieka sprawia to, że ludzie muszą żyć w niepewności. Tam, gdzie słowa o pokoju są tylko ludzkimi zapewnieniami, które często nie mają pokrycia w rzeczywistości. Tą rzeczywistość dla nas wyjednał Jezus Chrystus. Rzeczywistość, w której słowo o pokoju jest słowem prawdziwym i które nigdy się nie zmienia. Chcemy schylić nasze głowy i tak razem modlić się do naszego Ojca. Boże Wszechmogący, bądź nam wszystkim skałą obronną. Wołamy do Ciebie o to, abyś Ty był wsparciem dla wszystkich tych, którzy Ciebie potrzebują. Dla wszystkich tych, którzy pogrążeni są w niepewności. Dla tych wszystkich, którzy dzisiaj i w ostatnich dniach przeżywają traumę wojny. Boże Wszechmogący, Ty jesteś najlepszym wyznacznikiem pokoju na świecie. Ty jesteś naszym Panem, Stwórcą. Do Ciebie wołamy. W Tobie mamy nadzieję. Ty dzisiaj posilasz nas swoim Słowem i mówisz do nas: bądźcie mężni. Niech wasze serce będzie niezłomne. My dzisiaj przychodzimy do Ciebie w imieniu naszych sióstr i braci z Ukrainy. I prosimy Cię, bądź im skałą obronną. Bądź nam wszystkim skałą obronną w momentach, kiedy to wszystko, co jest wokół nas, zawodzi. Kiedy słowo ludzkie o pokoju nie ma wyznaczników, nie ma potwierdzenia. Do Ciebie przychodzimy jako Twoje dzieci i prosimy Cię, abyś Ty przez Jezusa Chrystusa, Księcia Pokoju, dał nam pewność tego, że jesteś z nami, że nas prowadzisz. Boże Wszechmogący, Tobie się oddajemy jako Twoje dzieci. Poddajemy się i prosimy, abyś Ty utwierdzał nasze serca w zaufaniu, w poczuciu tego, że w Tobie mamy obrońcę, że na Ciebie możemy polegać, że Ty jesteś dawcą dobrych i doskonałych darów. Boże Wszechmogący, prowadź nas przez Jezusa Chrystusa, Pana i Zbawiciela naszego. Amen. A pokój Boży, który przewyższa wszelki rozum, niechaj strzeże serc i myśli naszych w Chrystusie Jezusie, Panu i Zbawicielu naszym. Amen. Zostańcie z Bogiem. Niech On jest naszą skałą obronną. Amen.